Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jak zwykle jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale Flavor Design. Często pokazuję Wam różnego rodzaju etui z naszej oferty. Było kilka szkieł na ekran. Mało zajmowaliśmy się za to aparatami, dlatego teraz nadrabiamy. Mam dla Was produkt Hoffi Cam Pro Plus, czyli szkło hartowane na aparat Waszego smartfona. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy co dostajemy, jak to wygląda i zaraz założymy sobie na, na aparat. W zestawie dostajemy poza samym szkiełkiem oczywiście takie bardzo potrzebne rzeczy do założenia, niezbędne w zasadzie rzeczy do założenia jak naklejki, którymi będziemy sobie odpylać powierzchnię i które też pomogą nam pozycjonować nie musząc dotykać rękoma bezpośrednio okolic tych już, które przewierają bezpośrednio do aparatu, ściereczkę nasączoną alkoholem do odtłuszczenia i ściereczkę z mikrofibry bezpyłową, którą pozbędziemy się wszelkich zabrudzeń, które mogły gdzieś tam sobie osiąść wokół wyspy aparatów. No i samo szkiełko. Szkiełko. Jak pewnie już się domyślacie, po tym dosyć charakterystycznym kształcie będziemy montować na iPhone, natomiast ten produkt jest dostępny do wielu, wielu urządzeń i jak to wygląda? będziemy zakładać to w zasadzie na całą wyspę aparatów w iPhone'ie, także nie są to camringi, w tym przypadku mamy szkło, które zakryje całą tą powierzchnię, która nas będzie w tym momencie interesować, czyli okolice obiektywów i same obiektywy bezpośrednio. Zobaczmy zatem jak to pasuje, jak to się zakłada, jak to wygląda. Przejdźmy do montażu. No dobra, ja mam przygotowane już wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby zamontować naszą osłonę aparatu. Telefon umieściłem sobie na takiej gumowej macie. Też polecam znaleźć sobie coś podobnego. To może być cokolwiek, co po prostu zapobiegnie przesuwaniu się telefonu podczas montażu. I jeszcze taka rada: ja już zacznę robić tutaj wszystkie czynności po kolei i trochę je opisywać, ale też trochę kilka uwag ode mnie. Oczywiście. Bardzo istotnym jest to, żeby powierzchnię, na której będziemy to robić, jej okolice, sobie po prostu z kurzu oczyścić. Także przetrzeć blat, najlepiej czymś takim antystatycznym. Jeżeli mamy taką możliwość, to może odpalić oczyszczacz powietrza, najlepiej taki z nawilżaczem, żeby ta wilgoć związała nam drobinki kurzu, które będą fruwać sobie w powietrzu. Niegłupim miejscem wcale jest też wybór łazienki. Gdzieś tak najlepiej zaraz po prysznicu, po prostu, żeby duża wilgotność powietrza związała cały kurz, który będzie sobie w powietrzu. A co do samego montażu. Zaczynamy od tego, co widzicie, czyli mokra ściereczka nawilżona alkoholem, odtłuszcza nam doskonale całą powierzchnię. I właśnie, i to róbcie, odtłuszczajcie wszystko tutaj dookoła. Nie tylko. Same aparaty, same, jakby tutaj oczka, obiektywów, nazwijmy to, ale całą powierzchnię dookoła. Pamiętajcie, my to będziemy montować na całej wyspie, nie tylko na pojedynczych obiektywach. Kiedy to wszystko mamy już otuszczone, ściereczką z mikrofibry wysuszamy wszystko i pozbywamy się większych zabrudzeń. Warto w ten sposób też dookoła każdy z Okręgów tutaj wokół obiektywu przetrzeć, bo tak jak wspomniałem, nie montujemy tylko i wyłącznie bezpośrednio na tej powierzchni, ale będziemy to kleić tutaj do całej tej powierzchni. Także z każdego tutaj zakamarka najlepiej by było, żebyśmy skutecznie pozbyli się wszelkich zabrudzeń, kiedy to mamy już za sobą. To możemy przejść do w zasadzie ostatniej części tutaj tego procesu, czyli pozbywanie się najmniejszych drobinek kurzu przy użyciu naklejki. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ tych najmniejszych drobinek często po prostu gołym okiem nawet nie widać. A jeżeli one dostaną się pod protektor, każdy, czy to jest szkło na ekran, czy to jest szkło na aparat, zepsują efekt, zrobi się pęcherzyk powietrza wokół takiej drobinki kurzu. No i w dodatku będzie to ujemnie, po prostu negatywnie wpływać na jakość zdjęć, które będziemy potem robić. Jeżeli wszystko jest już odpylone, oczyszczone, to zostaje nam przystąpić do montażu. Żeby to go dokonać jak najwygodniej, warto też użyć przynajmniej jednej z tych naklejeczek, umieścić ją sobie na przykład tutaj, w tej części. Zdjąć protektor i trzymając już tylko za naklejkę na sam koniec, wycelować w odpowiednie miejsce. Jeżeli wszystko jest w odpowiednim miejscu, jeżeli wszystko jest już na miejscu, a poczujecie to, ponieważ to sobie najdzie w pewnym sensie na obiektywy, także nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, czy to jest na swoim miejscu, czy jeszcze nie. Widzicie, to nie wystaje wiele ponad wyspę nagłą, jakby pozbawioną tej ochrony. Otwory w całym tym szkiełku nachodzą sobie na poszczególne obiektywy i kiedy dociśniemy teraz wszystko do końca sobie, żeby związało się ładnie z powierzchnią, pozostaje nam wtedy przetrzeć już tylko ściereczką i cieszyć się efektem końcowym i doskonale chronionymi, chronionym aparatem. Rzecz Mam nadzieję, że prosta, według mnie bardzo, bardzo wygodna, bardzo intuicyjna jest cała, jakby cały ten proces zakładania tego, także nie ma, nie ma żadnego, żadnej filozofii, efekt końcowy absolutnie, absolutnie super i aparat chroniony jest doskonale. Dzięki takiej właśnie konstrukcji to nie podnosi nam tej wyspy wcale znacznie, jeżeli zwrócicie uwagę, tutaj... W tych miejscach to szkło jest stosunkowo cienkie. Ono grube jest tutaj, natomiast to sobie wszystko bardzo ładnie, bardzo elegancko, jakby tak naszło na, na obiektywy. Także nie urosła nam ta wyspa wcale aż tak bardzo de facto. Ona jest tutaj, na tych krawędziach, oczywiście zdecydowanie bardziej wystająca, natomiast w całokształcie, biorąc pod uwagę, że obiektywy i tak od niej odstają, to. No wszystko nie jest dużo wyższe niż było, a jeżeli włożycie potem telefon i tak wytuj, to powinno się bardzo ładnie wszystko zrównać. Zatem mam nadzieję, że zainteresowałem was tym produktem. Moim zdaniem, jest absolutnie godny polecenia i warto używać. No jest to drugi najbardziej newralgiczny element po wyświetlaczu waszego smartfona, ryski na, na obiektywach no skutecznie obniżają jakość wykonywanych zdjęć dlatego tego typu ochrona. No zawsze wydaje mi się na miejscu. A zatem dziękuję Wam teraz serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.